Witam wszystkich na prelekcji o optymalizacji Unity. Nazwałem ją uniwersalnym poradnikiem, gdyż opowiadam o optymalizacjach tego silnika od 2017-2018 roku i 90% opisywanych tutaj rzeczy jest wciąż aktualnych. Oczywiście, silnik od lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale postaram się pokazać uniwersalne problemy, które leżą w jego podwalinach. Przez to też powinniśmy być ich świadomi niezależnie od wersji. Przetestowałem prezentowane tutaj optymalizacje na Unity w wersji 2020 long term support, ale nie sądzę, żeby miały one stracić na znaczeniu również w przyszłych wersjach. No to tutaj mamy taki plan na dzisiaj. Po wstępie przedstawię charakterystykę silnika, czemu powinniśmy optymalizować i kiedy nie powinniśmy tego robić. Opowiem o zarządzaniu pamięcią, zabawach z procesorem, optymalizacjach procesora graficznego, czyli GPU, zarządzanie obiektami i assetami, parę prostych zmian w ustawieniach, które mogą znacznie przyspieszyć nasz projekt. Przejdziemy do podsumowania, a później będzie sesja Q&A. Więc na wstępie powinniśmy zapomnieć o małych optymalizacjach powiedzmy przez 97% czasu. Przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. To są bardzo często cytowane słowa w IT, wypowiedziane niegdyś przez Donalda Knuta, czyli takiego w sumie ojca informatyki i algorytmiki. Jest to jednak niepełny cytat, gdyż druga jego część brzmi: jednakże nie powinniśmy przepuścić okazji, by skorzystać z tych krytycznych 3% przypadków. Ten wykład właśnie poruszy temat większych i mniejszych technik optymalizacyjnych, które mogą mieć znaczny wpływ na projekt. Na prostych i praktycznych przykładach zobaczycie, jak bardzo nikłym kosztem możemy sprawić, że nasze gry będą działały lepiej. Jeżeli mnie nie kojarzycie, przepracowałem już nieco w branży, by spotkać się z różnymi ciekawymi przypadkami. No już 11 lat to jest troszkę zabawy. I też współpracowałem lub współpracuję z tymi firmami, więc część tytułów, które one wyprodukowały, możecie kojarzyć. Więc teraz charakterystyka silnika i podstawowe założenia. Zacznijmy od podstawowych informacji, jak działa Unity, co pokaże, dlaczego tak bardzo lubimy na nim pracować, i jednocześnie dlaczego możemy mieć problemy z wydajnością. Po pierwsze, pomiar wydajności, frames per second a frame time. Popularnym sposobem graczy na pomiar wydajności jest podawanie wartości FPS, frames per second, czyli klatek na sekundę. Może to być bardzo myląca metryka, gdy optymalizujemy nasz projekt, jest lepiej używać frame time'u, czyli czasu samej jednej klatki. Jeżeli twoja gra działa z prędkością 900 FPS, frame time wynosi 1,11 milisekundy. Przy 450 FPS-ach to jest 2,22 milisekundy. Pokazuje to, że mamy 1,11 milisekundy różnicy w czasie klatki, ale liczba klatek na sekundę spada nam już o połowę. Jeżeli spojrzymy na różnicę pomiędzy 60 a powiedzmy 56,25 FPS-ów, no to mamy odpowiednio 16,66 milisekund na klatkę oraz 17,77 milisekund na klatkę. Więc tutaj też mamy różnicę 1,11 milisekund, ale tutaj spadek klatek na sekundę jest znacznie mniej dramatyczny, patrząc proporcjonalnie. Dlatego właśnie deweloperzy powinni używać pomiaru czasu klatki, by kontrolować wydajność. Nie przejmujcie się FPS-ami, dopóki nie spadną poniżej docelowej liczby klatek. Skupcie się raczej na czasach klatek, by sprawdzić prędkość gry, i trzymajcie się w założonym budżecie wydajnościowym. Draw call. Czym jest draw call? To wywołanie z procesora do karty graficznej, by coś narysować. W zależności od złożoności obiektu używamy wielu draw calli. Gdy używamy na unikalnym obiekcie czterech materiałów z pojedynczym pasem shaderów, czyli pojedynczym przebiegiem programu cieniującego, gdzie tekstury znajdują się na innych atlasach, czyli takich połączonych ze sobą teksturach, będziemy potrzebowali aż czterech draw calli, by narysować dany obiekt.
Cała ta złożoność wymusza na CPU przygotowanie danych przed ich wysłaniem i to wszystko kosztuje. Więc co możemy z tym zrobić? Należy redukować liczbę brokoli przez upraszczanie i tak zwany batching, czyli grupowe wywołania instrukcji, jeżeli mamy podobne elementy do rysowania. Game Objecty i komponenty. Unity używa oczywiście architektury zorientowanej obiektowo, gdzie każdy obiekt jest traktowany indywidualnie. Mamy pojedynczy obiekt, na przykład samochód, z jego wszelkimi właściwościami, mechanikami i tak dalej. Każdy z tych samochodów ma swoją fazę startową, aktualizację, renderowanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pokrywa się z naszą własną intuicją, jak patrzymy na jakieś obiekty w świecie. Ale jest też przyczyną olbrzymiego narzutu pracy, gdzie musimy wędrować po pamięci, by znaleźć samochód, każdą właściwość, wywołać metody na komponentach i tak dalej, i tak dalej. I to prowadzi w dużej skali do tragicznej nadmiarowości. Na tym obrazku można to zauważyć trochę lepiej. Marnujemy po prostu czas, cykle tak zwane procesora tylko po to, by uzyskać dostęp do określonych danych i wywołań, nawet metod, które w kodzie pozostają puste i które są w naszych tak zwanych monobehaviors, czyli tych komponentach kodowych. I skaczemy po prostu po pamięci, marnując często niepotrzebnie czas. Robimy to co klatkę i to wszystko dodaje się do tego, że spadają nam po prostu zwiększa nam się frame time, spadają nam FPS-y. Garbage Collector. Unity posiada automatyczny system zarządzania pamięcią dla kodu i skryptów generowanych przez użytkownika. Ma fragmenty danych, jak typy wartościujące, czyli na przykład inty, są alokowane często na stosie. Większe fragmenty danych, czyli tablice na przykład, inne typy referencyjne, czyli klasy, alokowane są na zarządzanej stercie. Garbage Collector regularnie identyfikuje i dealokuje nieużywaną pamięć sterty. Proces jest co prawda automatyczny, ale sprawdzanie wszystkich obiektów na stercie może sprawić, że gra zacznie się zacinać lub działać wolno. Dlatego, że garbage collector, który jest w Unity, to jest tak używany algorytmu Bamme-Demers-Weissera, który zatrzymuje program, dopóki nie skończy sprzątać. Więc przez to mamy często właśnie takie pojedyncze, zrywające klatki w trakcie gry, jeżeli została właśnie stworzona na Unity. Oczywiście możemy sobie tym zarządzać i mitygować ten problem przez regularne sprzątanie samemu, tudzież korzystanie z inkrementacyjnego garbage collectora, który można włączyć w player settings projektu. Następnie profilery. To jest narzędzie jedno z najistotniejszych, jeżeli chodzi o techniki optymalizacji. Tak wygląda standardowy profiler Unity. W profilerze mamy masę modułów, z którymi warto się zapoznać i bawić możliwie często. Zawsze profilujcie przed wprowadzaniem optymalizacji, nie róbcie tego na ślepo. Raczej zmierzcie sobie czasy, później spróbujcie wprowadzić zmianę i zmierzcie ponownie. Jeżeli wynik jest oczywiście pozytywny dla nas, no to wtedy warto daną zmianę utrzymać. Jeżeli nie, warto się zastanowić, czy było to konieczne. Próbujcie profilować na urządzeniu docelowym lub używajcie emulatorów. Często to się stosuje chociażby w platformach mobilnych i teraz zarówno Unity, jak i niektóre edytory czy zintegrowane środowiska programistyczne pozwalają nam na używanie właśnie emulatorów, co jest bardzo wygodne. I jako punkt odniesienia warto wykorzystywać najsłabszą dostępną platformę, gdyż jeżeli tam uda nam się uruchomić coś płynnie, no to na tych silniejszych automatycznie będzie nam łatwiej. Porównanie GPU bound i CPU bound. Określenie, gdzie należy skupić uwagę, również jest bardzo ważne, więc sprawdzajcie najczęstsze wystąpienia wydarzeń w profilerze. Jeżeli są to GFX Wait for Commands albo Camera Render, sprawdzajcie, gdzie CPU dostaje czkawki, bo to wtedy znaczy, że jesteśmy bardziej CPU bound. Jeżeli z kolei mamy zdarzenia GFX Wait for Present albo Present Frame, wtedy GPU powoduje problemy i trzeba sprawdzić, co tam jest nie tak, czy na przykład mam za dużą geometrię, czy za dużo rzeczy do cieniowania i tak dalej, i tak dalej. To trzeba sobie
stopniowo kontrolować. Jeżeli macie problem z dokładniejszym pomiarem, spróbujcie użyć deep profilingu. To co prawda kosztuje trochę wydajności, ale pozwala dokonywać znacznie dokładniejszej analizy projektu. Więc jakie mamy z tych wszystkich podstaw zalety silnika? Na pewno logiczna struktura według Object Oriented Programming Architecture to nam tutaj pomaga, powiedzmy, zrozumieć, jak powinny być tworzone kolejne obiekty świata. Out of the box, tak? Czyli mamy po prostu wszystkie gotowe narzędzia, nie musimy grzebać w kodzie, żeby uzyskać określony efekt. Bardzo łatwo się zarządza pamięcią, bo wszystko, czego nie posprzątamy, zajmie się tym garbage collector. Super łatwo się wszystko instaluje, konfiguruje, prototypuje, dystrybuuje na różne platformy. Jest to silnik darmowy, tylko trzeba odpalać procent, jeżeli gra wyjdzie na jakimś sklepie. Mamy dużą społeczność, dużo wsparcia, dużo tutoriali, darmowych asetów, darmowych pluginów, więc proces samego tworzenia gry jest jednym z najprostszych, jakie do tej pory mogliśmy spotkać. Jakie są wady? No cóż, silnik ma zamknięty kod, nie jest jak Unreal, że możemy sobie podejrzeć pod spodem, co się dzieje, więc jeżeli coś się wywali, to często nie mamy wyjścia i musimy czekać na to, aż autorzy silnika rozwiążą problem. No i niestety tutaj wsparcie twórców jest czasami dość wolne. Tak samo w momencie, kiedy są aktualizacje silnika między dużymi wersjami, no to bywa czasami problematycznie. Często silnik potrafi utracić stabilność, jeżeli przenosimy między wersjami nasz projekt. Bez użycia Data Oriented Technology Stack i ECS-ów i tak dalej, źle się skaluje. To znaczy, jeżeli mamy na samym początku prototypujemy jakieś funkcjonalności na małej liczbie jednostek, a później to skalujemy na przykład razy 100 czy razy 1000, no to właśnie silnik sobie kiepsko z tym radzi. Natomiast mamy już różne rozwiązania od autorów silnika, które pozwalają radzić sobie z tym problemem, no ale dalej są często w fazie eksperymentacyjnej, tak, eksperymentalnej. W podejściu podstawowym też niełatwo tworzy się duże tytuły trójwymiarowe, chociaż takie są, żeby nie było. Natomiast Unity najlepiej nadaje się do gier 2D, 2,5D, czyli trójwymiarowe z zalokowaną kamerą, tytuły mobilne, VR, do tego Unity się nadaje najlepiej. Czemu powinniśmy optymalizować i kiedy nie powinniśmy tego robić? Na pewno pozwala to rozwiązać problemy na wczesnym etapie. Wyciąga to mniej oczywiste problemy na wierzch, które mogłyby wypłynąć zbyt późno w produkcji. Pokazuje produkt w stanie bliższym do celowego, więc też łatwiej nam ocenić, czy coś działa, czy nie, i łatwiej nam to testować. Oczywiście regularnie refaktoryzując i optymalizując, redukujemy dług technologiczny i balast technologiczny, który często pojawia się późno w produkcji, a później ciężko cokolwiek z nim zrobić. Żeby wyjaśnić, dług technologiczny to jest coś, co nam się odgryza, gdy mówimy, a zostawię ten problem dzisiaj, niech jutrzejszy ja zajmie się tym później. I często nie zajmuje i przez to pod koniec produkcji, o matko, co się tutaj stało. Czyli wszystkie niewydajności, brak ekstrakcji wspólnego kodu, takie no byle jakości tego wszystkiego, często lubią wychodzić późno w okresie produkcyjnym. Technologiczny balast z kolei to jest działająca funkcjonalność, która jest tak trudna w utrzymaniu i zmianie, że nigdy jej nie tyka, po prostu bez kija nie podchodzą i raczej obchodzi się ten problem i jakiekolwiek zmiany dookoła tego rozwiązania, bo jakakolwiek zmiana wewnątrz powodowałaby, że projekt by się posypał. Nie jest to szczególnie wskazane podejście i dbajcie, aby kod był modularny i otwarty na zmiany. Kiedy powinniśmy optymalizować? Jeżeli chodzi o kod, wcześnie i regularnie. Po zatwierdzonym prototypie jakiejś funkcjonalności na pewno warto przejrzeć kod. Po zamknięciu większego etapu produkcji na pewno warto zrobić sprzątanie. Czasami też przed, jeżeli mamy bardzo kiepską wydajność aktualnej iteracji, a zależy nam, żeby dobrze wypaść przed na przykład wydawcą. Jeżeli chodzi o asety, no to tu jest cięższa sprawa, bo
zawsze asety mogą ulegać zmianie i czasami zoptymalizowanie ich powoduje, że często ciężko nam wrócić do stanu poprzedniego, dlatego zazwyczaj czekamy tutaj na tak zwany content freeze albo content lock, czyli ten etap produkcji, gdzie już się pewnych rzeczy absolutnie nie zmienia, jeżeli chodzi o zawartość, i tak samo przed końcówką jakiegoś etapu produkcji, jeżeli to wyraźnie i negatywnie wpływa na wydajność, wtedy no to nie mamy innego wyjścia. Kiedy nie powinniśmy optymalizować? Na pewno zaraz przed oddaniem etapu produkcji, jeżeli dotyka to fundamentów gry, bo wtedy ryzykujemy, że się nam coś posypie. Jeżeli oczywiście poświęcamy stabilność bądź zwiększamy możliwość regresji w projekcie. No nawet przy prototypach rzadko, znaczy nie powinno się po prostu tego robić. Jeżeli poświęcamy modularność i czytelność, pamiętajmy, że często nie tworzymy gier sami i ktoś musi to czasami po nas przejmować, albo musimy współpracować razem na jakimś kodzie, jeżeli jest on nieczytelny. Często nawet my po, nie wiem, 2 miesiącach, jak wracamy do jakiejś funkcjonalności, możemy spotkać się z tym, że no nie pamiętamy, co pisaliśmy i dlaczego tak to stworzyliśmy. Wtedy mamy masę problemów, także lepiej dbać o czytelność naszego kodu. No oczywiście, jeżeli jakieś zmiany są nieodwracalne, ciężkie do wycofania, bądź po prostu kosztują za dużo czasu, wtedy też nie opłaca się optymalizować. Zarządzanie pamięcią. Optymalizacja użycia pamięci oznacza świadome alokowanie i dealokowanie pamięci zarządzanej na starcie tak, by minimalizować efekty pracy garbage kolektora. Więc na przykład, jeżeli posiadasz dużo małych alokacji, można wołać masowe czyszczenie śmieci. Co sekundę, powiedzmy, co dwie, co jakiś czas, jeżeli nie ubijemy tej wydajności. Jeżeli mamy duże alokacje, możemy wywołać sprzątanie w takich chwilach jak włączenie pauzy, czy też przechodzenie do trybu uśpienia. Następnie najpopularniejszy chyba problem, czyli łączenie stringów i tak zwany boxing. Boxing polega na tym, że opakowuje się często typy wartościujące w tryby referencyjne, co niestety buduje kolejne alokacje w pamięci. I powinniśmy być świadomi, jak łączymy stringi. To bardzo popularna operacja, często ją lekceważymy. Każda instancja stringa to nowy obiekt na stercie, więc próbujcie je minimalizować na tyle, na ile to jest możliwe. Używajcie w miarę możliwości string buildera na przykład. Kolekcje. Nie twórzcie nowych kolekcji bez potrzeby. Lepiej je cache'ować, czyli tworzyć sobie z nich zmienną gdzieś jako property klasy, jako pole. Lepiej w ten sposób przetrzymywać je w pamięci, niż tworzyć cały czas na nowo. Gdy przekraczamy pojemność listy, fragmentujemy pamięć. I gdy czyścimy listę i tworzymy ją ponownie, sprawiamy, że garbage collector musi to posprzątać, a powinniśmy tego unikać. Listy i dostęp do słowników, czy też map, zwał jak zwał. Gdy używacie dużych słowników i robicie to często, twórzcie własny komparer, który nie będzie produkował śmieci. To może być też trochę kontrowersyjne, ale mówiono, że poprawiono jeden z najwygodniejszych użyć, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po kolekcjach, czyli for each, by nie tworzył zbędnych śmieci. Wciąż jednak w oficjalnej dokumentacji Unity nie jest zalecane jego użycie. Lepiej użyć po prostu standardowego fora ze zmienną intową, dzięki której możemy sobie przechodzić po kolekcji. Z tego samego powodu nie używajcie linka, L-I-N-Q, czyli te wszystkie ułatwiacze, które służą do obsługi kolekcji czy wyrażeń regularnych. Ten zestaw bibliotek co prawda jest świetny, ale nie dla gier. Mocno opiera się na boxingu, a tego nie chcemy w naszym projekcie. Gettery. Pomimo, że klasy silnikowe są dobrze zoptymalizowane, niektóre dane lepiej sobie skeszować przed wielokrotnym używaniem. Ponoć gdzieś po drodze zostało to naprawione, ale jakiś czas temu sugerowano jeszcze, żeby kaszować tak popularny akcesor jak Transform w GameObjectie, co może się wydawać dziwne. No ale cóż, lepiej sobie po prostu te rzeczy też kaszować. Metody niealokujące. Kilka metod ciężkich obliczeniowo mają wersje niealokujące. Bardzo mocno polecam ich używać. Nie są ciężkie w zarządzaniu.
Należy tylko wcześniej zaalokować odpowiednio duże tablice lub kolekcje, które mogą być wymagane. To naprawdę robi różnicę. Korutyny, coroutines, różnie to jest nazywane, metody współbieżne. Do tej pory niemalże nigdy nie spotkałem się z firmą, która by to brała pod uwagę, ale cache'ujcie warunki dla korutyn. Czyli jeżeli dajemy yield new wait for seconds na przykład, to yield new tworzy nowy obiekt na starcie. Więc można go cache'ować, można go reużywać. Jeżeli mamy projekt, w którym mamy masę korutyn, no to robi to bardzo dużą różnicę. Object pool to jest królowa zarządzania pamięciowymi obiektami, pula obiektów. Jeżeli tylko często tworzycie i usuwacie obiekty tego samego typu, nie róbcie tego przez new bądź instantiate, bądź w jakiś taki bardzo jakby ręczny, manualny sposób, za każdym razem nie twórzcie ich od nowa. Lepiej skorzystać z prefabu, zainicjalizować gdzieś kolekcję wystarczająco dużą na wasze potrzeby, a potem wystarczy włączać i wyłączać obiekty w zależności od tych potrzeb. Taką pulę można stworzyć na wczesnym etapie uruchomienia projektu i stopniowo zapewniać, by nie obciążać naraz startu gry nadmiernymi alokacjami. Zabawy z CPU, czyli czas na obszar związany z procesorem. I to są absolutne podstawy. Jakby zapamiętajcie je, wydrukujcie, powiecie gdzieś nad łóżkiem i tak dalej. Czyli nie pozostawiajcie pustych metod w kodzie, cache'ujcie wyniki drogich metod, czyli wszystkie game object findy, get component, add component. Jeżeli macie wersję Unity wcześniejszą niż 2020.2, nawet kamera main powinien być skaszowany. I najlepszym miejscem na to jest start albo awake. Nie używajcie powyższych metod również w update, late update czy fixed update. Jeżeli możecie, to unikajcie tego jak ognia, właśnie korzystajcie z tych skaszowanych wartości, które te metody zwróciły. No i nie wołajcie, jeżeli możecie, add component w czasie przebiegu gry, lepiej użyć sobie prefabów, ewentualnie add component dodawać dopiero, dodawać w starcie bądź w awake'u, ale już na pewno nie w update'cie. I to jest taki najprostszy przykład użycia informacji z poprzedniego slajdu, czyli właśnie pobieramy sobie komponent starcie i jeżeli istnieje, to wykorzystujemy sobie go w update'cie. Usuwanie debug log w buildach. Z racji tego, że debug log to dość droga metoda, a lubimy sobie logować rzeczy przy debugu w dużej ilości, w sumie dobrze, powinniśmy wyciąć w pień wszystkie debug logi z builda. Przykład powyżej prezentuje, jak to osiągnąć. Generujcie logi własną klasą opakowaną przez symbole warunkowe, wyłączając symbol enable log, jak na obrazku w opcjach kompilacji skryptów w player settings. Wszystkie logi znikną jednym rzutem, więc to jest taka ciekawa metoda na to. Zabawy z CPU dla koneserów. To są wartościowe zabiegi do zapamiętania, ale są w stanie pokazać pazur tylko na dużą skalę, czyli dobieranie odpowiedniego update'u, nie porównywanie typów referencyjnych z nulem, tylko korzystanie z metod specjalnie do tego przygotowanych przez silnik. Dzięki temu redukujemy ryzyko powstawania kolejnych obiektów, które są wykorzystywane przy porównaniu i te metody po prostu działają szybciej. Tak samo zwracajcie uwagę, jak konstruujecie wyrażenie matematyczne. Zamiast dzielić float przez 2 na przykład, pomnóżcie go przez pół, to będzie szybsza operacja. Zaczynajcie od prostszych typów wyrażenia matematycznych najpierw, o ile to jest możliwe. Niektóre z nich mogą zostać zoptymalizowane lepiej już na etapie kompilacji. Tablice nieregularne są wolniejsze niż jednowymiarowe, ale szybsze niż wielowymiarowe. Zmienne deklarowane jako const lub static read only będą inlineowane, czyli wstawiane na miejsce przy kompilacji i to dużo potrafi zaoszczędzić na dostępie do pamięci. Teraz dziwne rzeczy. Minimalizowanie wywołania update'u przez interwały, czyli w iluś monobehaviorach tak konstruujemy update, żeby wywoływać go dopiero co drugą, co trzecią, co czwartą klatkę. I jeżeli mamy to porozkładane bardzo, bardzo równo pomiędzy grupy, to możemy, i oczywiście, jeżeli te update'y nie muszą się wykonywać faktycznie co klatkę, to możemy bardzo dużo zaoszczędzić na obciążeniu obliczeniowym.
Z kolei, jeżeli mamy bardzo dużą masę obiektów, których update też nie musi się odbywać co klatkę i możemy w jakiś sposób zewnętrznie to kontrolować, nie musimy tego wpinać do standardowego cyklu życia monobehaviorów, no to wtedy warto sobie zrobić swojego menedżera do tychże klas. Jeżeli nie chcemy się bawić właśnie w docy, w ECS-y, no to to jest taka metoda połowiczna, ale w dużej masie obiektów potrafi sporo zaoszczędzić. Teraz optymalizacje związane z GPU, czyli bawimy się procesorem graficznym, kartą graficzną, w zależności wszystko od platformy. Po pierwsze, warto wybrać odpowiedni rendering pipeline. Często te scriptable rendering pipeliny są lepszym wyjściem niż domyślne, z czego wszystko zależy od tego, czy chcemy się bawić te wszystkie ustawienia, czy nie. Jeżeli nie, no to mamy dwa predefiniowane profile. Jest to Universal Rendering Pipeline, dobry do wszystkiego, i High Definition Rendering Pipeline, który jest używany w zastosowaniach profesjonalnych, na PC-tach, konsolach nowej generacji i tak dalej. Także warto, myślę, zastanawiać się nad wyborem tych dwóch ostatnich. Teraz static batching. Jak nazwa wskazuje, powinien być aplikowany wyłącznie do statycznych, czyli nieruchomych obiektów na scenie. Jest łatwe do ustawienia i użycia. Jedyną dużą wadą jest to, że może mocno obciążyć pamięć, gdy zgrupujemy dużą liczbę meszy. Z kolei dynamic batching działa automatycznie na grupach małych obiektów, które spełniają określone wymagania, które widać teraz na slajdzie. Zobaczycie w profilerze, że przygotowanie batchowania może czasami dociążać trochę CPU, ale w zamian oszczędzamy masę zasobów. Należy pamiętać, że ta funkcja nie działa z Graphics Jobs. Graphics Jobs używa wielowątkowego przygotowania drawcalli, które może być lepszą opcją dla konsol opartych o procesor AMD, czyli PlayStation 4, 5, Xbox One i Xbox Series X. GPU instancing. Działa dobrze, gdy renderujemy masę tych samych obiektów na ekranie. Wciąż warto przemyśleć jego użycie i wystarczy tylko w zasadzie zaznaczyć opcję w materiale i tyle. I czasami to może dać nam dużo dobrego. SRP batching, czyli Scriptable Rendering Pipeline Batching, to stosunkowo nowa sztuczka, która stosuje alternatywne podejście do przygotowania drawcalli. Może być użyta tylko właśnie dla SRP, a więc domyślnie dla Universal Rendering Pipeline i High Definition Rendering Pipeline. Powoduje to, że między innymi współdzieli się te materiały, które są współdzielone między drawcallami, są przechowywane bezpośrednio w pamięci GPU, więc nie trzeba ich za każdą grupą drawcalli na nowo przygotowywać, przez co no dużo oszczędza się bardzo dużo czasu. Także warto rozważyć tę opcję i przez to też warto rozważyć sobie użycie URP albo HDRP. Ogólnie rzecz biorąc jednak, tutaj wśród tych porad można by tak naprawdę na temat każdej z nich wygłosić w zasadzie osobną prelekcję. Dlatego pozostawiam linki do tutoriali na końcu prezentacji. Będziecie sobie ją mogli pobrać, zobaczycie link i kod QR, dzięki któremu możecie uzyskać dostęp do tych wszystkich slajdów, a także do linków później pod koniec prezentacji. Generalnie unikajcie dynamicznych świateł, wyłączajcie cienie, gdy ich nie potrzebujecie. Jeżeli chcecie sobie doświetlić statyczne obiekty, to użyjcie opcji Contribute Global Illumination. Używajcie light probów zamiast świateł dynamicznych. Korzystajcie z tego, co daje Level of Detail i Occlusion Culling. Nie używajcie Renderer Material, dlatego, bo za każdym razem, gdy wołacie właśnie Renderer Material, to tworzycie jakby nową instancję obiektu i dodatkowo rozbijacie batching, który był powiązany z tym materiałem. Macie opcję Shared Material, powinna nam wam wystarczyć. Zarządzanie obiektami i assetami. Podstawowa sprawa, gdy bawimy się w ustawienie assetów. Eksperymentujcie. Najwyższym celem jest zapewnienie najlepszej wydajności przy minimalnej stracie jakości.
Porady tutaj nie są tylko dla programistów, warto sugerować nietechnicznym członkom zespołu, którzy mogą być nieświadomi niektórych ustawień, że bez dużej straty jakości mogą się przyczynić do zwiększenia wydajności gry. Wszystkie te ustawienia będzie można zobaczyć w opcjach importu lub po kliknięciu na dany asset w inspektorze. Więc tak, hierarchia to jest jeden z istotniejszych rzeczy, zwłaszcza od wersji 2018.1. Transformy na scenie powinny być rozbijane na małe hierarchie, zamiast skupiane pod wspólnym dużym root objectem. Od wersji 2018.1 Unity rozdziela pracę zarządzania transformami na wątki. Każdy root object ma teraz tablicę referencji do swoich dzieci i trzyma informację, czy coś się u nich zmieniło. Każdy transform ma specjalną maskę bitową Dirty, która ulegając zmianie powoduje przegląd tego obiektu idąc od góry drzewa, co może być kosztowne. Więc im dłuższa hierarchia jakby pionowo, tym gorzej. Lepiej to właśnie rozbijać poziomo. Dlatego mniej zhierarchizowane i mniej zmieniane hierarchicznie struktury są lepsze. Stąd też unikajcie zmiany parenta, jeżeli możecie. Od wersji 2018.3 Unity również inaczej synchronizuje dane transformów z obiektami fizycznymi, np. colliderami czy rigid bodies. Wcześniej każda zmiana na transformie od razu uruchamiała wątek na fizyce, żeby przeliczyć wszystkie zmiany. Teraz odsuwane jest to maksymalnie w czasie, więc lepiej najpierw zmodyfikować wszystkie transformy, a potem wołać metody związane z API obliczeniowym fizyki. Pozwala to zyskać niesamowicie duży skok wydajnościowy, zwłaszcza na mniej zagnieżdżonych hierarchiach, bo do tego dochodzą jeszcze wielowątkowe przeglądanie obiektów. Źródła audio powinny być deaktywowane, a nie wyciszane, gdy nie są używane. Wyciszone komponenty nadal są liczone i przetwarzane, co czasami bywa kosztowne. Tak samo renderowane obiekty. Gdy podejdziemy do tego z ostrożnością, możemy wyciąć masę ciężkiej logiki, jeżeli obiekty nie są renderowane, dzięki metodom on became visible, on became invisible. Tekstury. Warto przejrzeć te asety i odpowiednio modyfikować pod daną platformę, wyłączając przy tym zbędne ustawienia. Ponadto używajcie atlasów tekstur. Pozwalają większej liczbie obiektów patchować je, lepiej organizuje się asety i redukuje się czasy ładowania. Wszystkie narzędzia do konstrukcji atlasów tak naprawdę Unity samo zapewnia. Jest też dużo zewnętrznych narzędzi, które ten proces potrafi automatyzować. Mesh, czyli cała geometria w grze. Wszyscy kiedyś doświadczyliśmy lub doświadczymy tej pięknej historii kopuły stadionowej użytej jako miski na owoce w pomieszczeniu. Przynajmniej ja miałem taką historię, gdzie designer zaimportował z Asset Store'a niezoptymalizowaną szklaną kopułę jakiegoś stadionu. Wyglądała cudownie, tylko ubijała całą wydajność, zwłaszcza, że to było kilka lat temu i te 100 tysięcy wierzchołków miało wtedy bardzo duże znaczenie. Szukaliśmy przez 2 tygodnie, zoptymalizowaliśmy cały projekt i okazało się, że wystarczyło wywalić tą miskę. Tak więc warto przeglądać asety w projekcie i sprawdzić, czy można coś zoptymalizować, zredukować oraz pamiętać o paru przełącznikach do włączenia i wyłączenia w ustawieniach, tak jak to widzicie na slajdzie. Audio. Tutaj warto dobierać ustawienia do każdego typu asetu. W skrócie LT, czyli loading type, to jest sposób ładowania, CF, compressing format, sposób kompresji. Każdy typ asetu dźwiękowego ma pewien zalecany tryb ustawień. Wszystko zależy od tego, jak często używamy danego asetu i jak jest duży. Grzebanie w ustawieniach. Odpowiednie zmiany w ustawieniach niemalże za darmo potrafią zwiększyć wydajność naszej gry. Przejrzymy więc kilka najpopularniejszych ustawień. Player. Wyłączanie nieużywanych API sprawia, że mamy mniejsze buildy, tworzą się szybciej, nie generują zbędnych shader wariantów. Po fazie prototypowej próbujcie przejść na EL2CPP, czyli ten alternatywny kompilator. Co prawda buduje się on dłużej, ale w ogólności kod jest szybszy. W bibliografii znajdziecie tutorial, jak zminimalizować czas budowania dla EL2CPP. Quality Graphics. Ustawienia grafiki jakości. Wielkiej tutaj filozofii nie ma. Po prostu redukujcie jakość do momentu, w którym nie wpłynie to tragicznie na waszą grę. A jeżeli używacie dużej liczby shaderów, spróbujcie użyć Shader Variant Collection.
czyli macie precache'owane shader warianty w ustawienia grafiki, zapisujecie to jako asset, a później wstawiacie do opcji preloaded shaders, co znacznie przyspiesza czas przygotowywania shaderów. Fizyka. No tutaj można narobić bigosu. Jak już wspomniałem, autosync transforms, rozbijacie hierarchię na mniejsze, najpierw używacie operacji transformujących, dopiero potem korzystacie z API fizycznego. Możecie również ręcznie wołać physics sync transform, jeżeli jest taka potrzeba. Zawsze planujcie odpowiednio macierz zderzeń, layer collision matrix. Zaoszczędzicie masę czasu później. Zmiana timestepu czy iteracji solvera fizycznego mogą być ryzykowne, więc testujcie każdą zmianę, by być pewnym, że nie wywołacie chaosu w projekcie. Podsumowując, mam nadzieję, że przedstawiłem tutaj interesujący zestaw starszych i nowszych informacji, jakie możecie i sposobów, jak możecie optymalizować swoje gry. Jak widzieliście, większość tych rzeczy jest całkiem łatwa i nie wymaga wiele wysiłku, stąd warto skorzystać z nich w swoich projektach. Korzystając z linków na ekranie, możecie pobrać slajdy prezentacji. Szukamy też pracowników na różnych specjalizacjach, więc sprawdźcie naszą stronę lub skontaktujcie się ze mną osobiście, by uzyskać więcej informacji. Link do prezentacji znajduje się pod bit.ly /gw_4dev21. Tam znajdziecie PDF-a ze wszystkimi linkami i prezentacjami. Jak nie, skontaktujcie się ze mną. Tutaj macie linki, znaczy się tak, linki wszystkie do artykułów, jak widzicie, które będziecie mogli pobrać. Jeżeli będziecie chcieli się skontaktować, dziękuję w ogóle za uwagę. Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, znajdźcie mnie na social mediach, napiszcie do mnie maila, bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Jeszcze raz przez chwilkę linki do prezentacji. A teraz czas na pytania i odpowiedzi. Oddaję więc głos do studia. Dziękuję.